Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kartę dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia, już patrzę. Znowu skupienie, znowu planowanie. Odczuwanie jakiegoś braku, zastanawianie się nad tym, na co można sobie pozwolić, a na co jeszcze nie. Obfitość, wszystko budzi się do życia, właśnie ta cesarzowa, ona tutaj bierze pod opiekę właśnie to wszystko, co się dzieje. Mam wrażenie, że dzisiaj będziecie mieć taki dzień, w którym nie do końca albo będziecie mieć na coś czas, albo nie do końca będziecie mogli sobie na coś pozwolić. Chcielibyście, ale różne czynniki sprawiają, że nie możecie, tak? I tutaj jest właśnie z tym związane to kombo dwóch piątek. Trzeba będzie po prostu wybrać priorytety i sobie nawet rozpisać, bo tutaj często mi się właśnie w tej ósemce denarów pokazuje takie rozpisanie priorytetów, robienie tego, co jest ważniejsze, a nie, na co macie ochotę. Może tak to powiem. To nie jest to takie do końca jasne. To nie będzie takie jasne dla Was, bo tutaj ja mam takie wahanie związane właśnie z tym, co wybrać. Może rozmowa z jakąś kobietą, z tą cesarzową pozwoli Wam na to. Może warto się wygadać po prostu. I tutaj powiem to tak ogólnie, tak? Nie będę mówiła, czego to może dotyczyć, dlatego że każdy ma gdzieś tam u siebie jakieś swoje priorytety i ciężko mu jest wybrać. Tak więc tutaj są, kochani, takie informacje dla Was. Wybierzcie mądrze te priorytety. Warto może właśnie z tą kobietą się skonsultować, pogadać. Może ona Wam właśnie powie coś, czego Wy nie widzicie na przykład. I tutaj będzie taka eureka mała w ten czwartek. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Do usłyszenia już w kartach dnia na piątek. Pa, pa.